wodociągu w Brzeszczach. Odebrał telefon, nie wiem, ochroniarz czy ktoś, nie wiem, dozorca jakiś, i powiedział, że on z tym nic nie ma wspólnego, że on zgłosi to. Takie awarie u nas zdarzają się na tej ulicy 4-5 razy do roku i za każdym razem praktycznie trzeba wymieniać filtr wody, i to w sumie na koszty. I pewnego razu, gdy pojechałem do wodociągów, to któryś tam z mistrzów czy brygadzistów mi odpowiedział, że na każdej ulicy mamy jakiegoś upierdliwego, a na Jana Pawła jesteś ty. Dzwoniłam, kazał mi zadzwonić za 10 minut jakiś pan mistrz, nie wiem, bo tak go przedstawił, kazał dzwonić znów za 10 minut. Jak się okazało, przeszliśmy całą ulicę, się okazało, numer dalej przy domu leje się woda w fosie, a u nas z kranów leci żur. Herbatka. No i tyle. Że pan zadzwoni teraz do Tychów i Tychy powiadomią odpowiednie służby, żeby przyjechały i załatwiły tą sprawę. Nie wiem, czy naprawią, czy dziś, czy jutro. A w ogóle kazał pan dzwonić jutro w tych sprawach. No i wziąłem, zawinąłem się, do dzisiaj nie ma ani odzewu na ten temat. No. Znaczy, przyjeżdżają, awarie usuwają i to za chwilę, za parę tygodni, za parę dni, może za 2-3 miesiące, w następnej jakieś 2-3 metry. Tutaj było już robione na tym odcinku 20 metrów w tym roku dwa razy. Tą awarię usadzą, nie wiadomo, czy jakąś opaskę, czy jakiś kołek i to jest wszystko, i zasypują i później. I tak to trwa, i trwa, i trwa. Jeżeli się zgłosi awarię w sobotę, w czwartek czy w piątek, czekają do soboty, do niedzieli, ażeby to robić w ciągu weekendu, a nie, że od razu robić. I pytałem się któregoś, a mamy tyle roboty w ciągu dnia, tygodnia, że musimy to na sobotę, niedzielę. I dzwoniła żona, to powiedziano jej, że takie sprawy to się załatwia jutro, w tygodniu, a nie przez w niedzielę. No, ja to przyjąłem zgłoszenie, tam tu ktoś tam podjedzie, zobaczy i tyle. Ja mam zgłoszenie przyjęte, że tam leje się woda. Tak, znaczy nie tak zaraz, bo to nie jest takie proste, że zaraz podjedzie. Po prostu przyjedzie, ja to przyjąłem do Tychów, dodałem, no i Tychy to, ci to mają dyżury, przyjedzie tu ktoś, bo ludzie ściągną z domu, bo nie ma nikogo.